dzisiaj są, odbywają się finały wojewódzkie, Mistrzostw Polski szóstek piłkarskich. Do turnieju zgłosiło się 5 drużyn, Zryw Książki, Wiktoria Niemczosielsko, Wisła Fordon, Juventus Bydgoszcz i Zawisza Bydgoszcz. W tej chwili na obiektach Gwiazdy Bydgoszcz trwa druga kolejka, z tego co patrzę. Jest 5 kolejek, zespoły zagrają każdy z każdym. Każdy zespół po 80 minut i po tych grach wyłonimy najlepszy zespół, który pojedzie na finały ogólnopolskie. Idea jest taka, aby dalej promować piłkę nożną i przede wszystkim integracja tego środowiska całego piłkarskiego i wokół piłkarskiego. Myślę, że jest super opcja. To jest pilotażowy turniej. Początki wiadomo mogą być trudniejsze trochę. Zgłosiło się więcej zespołów z naszego województwa. Problemem były gdzieś regulaminy. W turnieju może uczestniczyć zawodnik, który nie jest zgłoszony do rozgrywek w tym sezonie, więc część tych drużyn, które się zgłosiły, niestety odpadły i tak jak mówię, no myślę, że w kolejnej edycji będzie zupełnie inaczej i tych zespołów będzie zdecydowanie więcej. Super, drużyny nastawione bojowo, ale przede wszystkim, tak jak tutaj rozmawialiśmy, przede wszystkim jest dobra zabawa. Przyjechali tutaj przede wszystkim, żeby sobie pograć, dobrze się bawić i to jest, myślę, cel tego tutaj turnieju. Oczywiście, no każda inicjatywa, w której aktywizuje się piłkarzy, byłych piłkarzy, w ogóle młodzież starszą i trochę bardziej starszą, no jest, myślę, cenna, zarówno w kategorii mężczyzn, jak i kobiet. Myślę, że przede wszystkim zadowolenie tych ludzi polega na tym, że mogą się spotkać, że mogą tą piłkę pokopać. Grają tutaj zawodnicy przede wszystkim niezrzeszeni, w chwili obecnej nie grający w żadnym klubie. Oczywiście są tutaj byli zawodnicy, ale tak jak powiedziałem, aktualnie nie mogą być zgłoszeni do żadnego klubu. No i cóż, zgłosiło się tutaj kilka drużyn. Rozgrywają ten turniej systemem każdy z każdym. Zwycięzca pojedzie na finał ogólnopolski, który, o ile wiem, odbędzie się w Poznaniu. Myślę, że to też będzie jakaś sympatyczna przygoda dla tych trochę starszej, dla tej trochę starszej młodzieży, która w tej chwili biega po boisku. My tworząc tutaj, organizując ten turniej, liczymy właśnie na to, że być może tutaj się wyłonią też przyszli reprezentanci do kadry województwa Old Boyów. Przypominam, w tym roku nasi kadrowicze, i chciałem powiedzieć chłopcy, ale to już trochę starsi chłopcy, panowie od 42 lat wzwyż, zdobyli brązowy medal w Mistrzostwach Polski. I mam nadzieję, że w przyszłym roku sprawią się jeszcze lepiej, a taka selekcja do takiej drużyny może trwać również podczas takich turniejów, jak widzimy dzisiaj się tutaj odbywających. Książki i okolice, grałem tam parę lat, więc zorganizowaliśmy się, żeby tu przyjechać. Widziałem to ogłoszenie i zgłosiliśmy drużynę ogólnie na szóstki. Byliśmy przekonani, że będziemy grać na orliku takim nie trawiastym. Nie? Troszeczkę chłopacy są, jak to się mówi, nie ten. Grają cały rok na orliku, a trawa jednak jest trochę inaczej. Widać to w różnicy w poruszaniu się, w ogóle w oparowaniu piłką. No ale trudno, no już zgłosiliśmy się, to przyjechaliśmy na ten turniej. Okej, a na co dzień gracie też w piłę, bo nie może się grać w klubach, jeśli chodzi o ten turniej, ale czy większość z Was miała jakąś przeszłość taką klubową, czy jak to u Was wygląda? Czy po prostu spotykacie się czasami? Z tego co wiem, paru chłopaków tam w Unii i Wąbrzeźno tam na pewno za młodszych lat, nie? Ja to w B-klasie, w Zrywie ogólnie. No tak mało mają. Orlikowcy bardziej. Okazją do pogrania w piłkę i spotkania się w starym gronie. Znamy się od wielu lat, w większości z podstawówki. I mamy jeszcze trzech chłopaków z szóstek, z którymi też gramy od wielu lat, bo skończyliśmy grać w piłkę w Zawiszy, to większość nas grała w szóstkach. No także każdy gdzieś się rusza, w piłkę już mniej, ale każdy gdzieś tam biega albo jakieś inne sporty. No i spotykamy się 2-3 razy w roku, żeby sobie pograć i towarzystwo spotkać. Okej, to skąd pomysł, żeby się na tym turnieju znaleźć?
znaleźć dzisiaj? No uważaliśmy, że to jest fajna inicjatywa, tym bardziej, że na miejscu w Bydgoszczy, bo w większości jesteśmy z Bydgoszczy. No i okazja do kolejnego spotkania i pogrania tam 2-3 razy w roku takie turnieje. Na takich turniejach jesteśmy. Okej, okay, to jak dzisiaj idzie na turnieju? No pierwszy mecz dopiero za nami. Udało nam się wygrać 2-0. No ale zobaczymy, co będzie dalej, no jak to w piłce. Możemy dobrze grać, a przegrać i może być odwrotnie, także zobaczymy. Jesteśmy dobrymi myśli.